Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. I mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest 5 czerwca, sobota. I dzisiaj jest ten dzień, gdzie pojawił się nasz pierwszy film na YouTubie. Także nie wiem, kiedy ten film się pojawi, ale mam nadzieję, że już kilka osób go obejrzało. Dzisiaj to już praktycznie 9 miesięcy, jak kupiliśmy przyczepkę, a dopiero jest pierwsza publikacja pierwszego filmu. Ale stopniowo, pomału. Na razie się nie poddaję, chociaż już mam dość, bo trochę to denerwuje, bo trzeba ustawić kamerę, przestawić. Trochę to wydłuża czas pracy. Wczoraj dużo zrobiłem. Właśnie, wracając do wczorajszego odcinka. Jak będziecie czyścić ściany w ten sposób, jak ja czyściłem, koniecznie długi rękaw. W krótkim rękawku to nie jest dobry pomysł. Długie spodnie. Po skończeniu czyszczenia strasznie wszystko zaczęło mnie swędzieć. Poszedłem się wykąpać. Wykąpałem się i dalej nic. To tak szczypało, jakbym miał całe ciało powbijane, takie małe, cienkie igiełki. Niewidoczne w ogóle gołym okiem. Później, godzinę później, wykąpałem się jeszcze raz, dokładnie szorując się gąbką. I to też trochę pomogło, ale niewiele. Także pamiętajcie, długi rękaw, maska jakaś, bo to w płuca wszystko idzie. Ja to robiłem bez maseczki. No ale mam poczyszczone trochę męki. Dzisiaj... Co dzisiaj? Dzisiaj odczepiam te zaciski, co trzymają listewkę, którą wczoraj kleiłem. Mam wstawione gniazdo. I jeszcze, jak widzicie, mam zdjętą podłogę. Musiałem ją zdjąć jeszcze raz, bo nasypało się tego wszystkiego. Zastanawiam się jeszcze nad zdjęciem tylnej części, bo te wszystkie kable, one nie weszły pod spód, tylko są tak na wierzchu i one są trochę przyciśnięte tą płytą. I nie wiem, czy jak to będzie drgało wszystko, czy mi nie poprzecierał, bo tutaj jest ten, dość mocno siedzi sztywno. Także chyba jeszcze zdejmę tą część i po prostu jeszcze około centymetra, półtora obetnę. Dzisiaj chcę, tak jak mówiłem, zdjąć te zaciski. Okleić alufoksem przednią część. Wziąłem się za przerobienie tego uchwytu łączącego drzwi podtrzymującego i ten nowy uchwyt nie pasuje w ogóle ze starym. Porobiłem już nowe dziury. Przy tym uchwycie zrobiłem coś takiego. Przykleiłem taśmę izolacyjną. Te stare otwory powycinałem dziurki i tutaj napcham kleju, tego do montażu szyb. Tutaj na drzwiach tak samo. Żeby to zakleić, także głębiej napcham. W sumie to i tak nie będzie tego widać, także może być czarny ten klej. Biorę się teraz za zaklejanie tych otworków. Hops. I zrobię coś takiego. Ciach. I wciskam do środka. I tutaj to samo. Ciach. Zobaczę, czy wyszło na wylot. Tak, przeszło na drugą stronę. Tutaj wpuszczę też w drzwi, bo już dużo mi wyszło. Dobra. Dziurki zaklejone, już na pewno tam się woda żadna nie dostanie. Tutaj na drzwiach to nie przeszło na wylot. A tutaj jest coś takiego. Także tutaj to rozsmaruję. O, tam pod listewką to nie przejdzie. O, dobra. Dziurka zalepiona. Tu nie wypchnęło. O. Do przykręcenia tego uchwytu użyję takich wkrętów. One chyba mają 3 cm długości albo 3,5. Kupiłem je do... Nawet nie wiem do czego. Także... Schowałaś? Coś spadło.
No dobra. Co? I co, trzymasz się? Słyszę mikrofona. Super. Tak od środka wygląda ta listwa. Super się przykleiła. Jest elegancko. Do tego przykręcimy okno. I zaczynamy walkę dalej. Na tą chwilę zrobiliśmy podłogę. To co mówiłem we wczorajszym dniu. Zdjąłem tą sklejkę, przyciąłem centymetr, może nawet trochę więcej. Coś takiego. Taki listek obciąłem. I tak to wygląda. Obcięliśmy ten, tak jak widzieliście, ten kawałek. Teraz tutaj palec wchodzi pod spód, także nie będzie przycinał tych kabli. Kable mogę pochować do środka. No, i będą pod podłogą. Nie będzie ich tam nic szurało. Ładnie się mieszczą. Także jeszcze do tej podłogi, jak będziecie to robić, to róbcie to w ten sposób, żeby dobrze wymierzyć i zrobić za pierwszym razem. Bo tak jak teraz zrobiliśmy, że przykręciliśmy z szybkim pomiarem, dokręcone było na gotowo, odkręciliśmy, później był problem, żeby to z powrotem przykręcić, bo śruby już obkręcały się w otworach, bo otwór wywierciłem milimetr mniejszy niż śruba i śruby były wbite młotkiem. No i one już się wyrobiły, także jak dokręcałem nakrętki, to się obkręcały te śruby i jest problem, także lepiej to zrobić raz, a dobrze wymierzyć albo no, pomierzyć i dopiero na końcu, jak już będziecie pewni, że jest dobrze wymierzone, to wtedy przykręcić. Teraz się bierzemy za długo oczekiwany moment przez nas. Mamy Alufoxa 30 metrów kwadratowych. Tak, 30 metrów kwadratowych i wszystko będziemy kleić na klej Bonaterm A+. Będziemy nakładać pędzlem na ścianę i na Alufoxa i nakładać to na ścianę. Dzisiejszego dnia chcemy zrobić tylko ten przód na gotowo Alufoxem, żeby mógł przykręcić okno. Znaczy okno, tą obudowę, białą część na okno i może uszczelkę. Będę walczył pewnie z tym białym klinem w uszczelkę, tak jak wszyscy to mają. Wiem, że tam rurka FI22 zamyka sprawę, no ale niestety jak na złość nigdzie nie mogę takiej znaleźć. No ale pomału będziemy coś działać. Dobra, bierzemy się za tego Alufoxa. I zobaczcie, co mi się dzieje z Alufoxem. Tu przykleiłem pierwszą warstwę, jest w miarę. Tutaj następna płyta. I zobaczcie, wszystko odchodzi. Nie wiem czemu, przycięłam to nożem, żeby może wyszło powietrze. Ale nic to nie daje, wszystko pod spodem jest bardzo dużo powietrza. I wszystko za jakiś czas odchodzi. Tutaj wszędzie, nie wiem czy to ma znaczenie, tutaj którą stroną jest Alufox do ściany. Tutaj to nawet rozciąłem, napchałem jeszcze raz kleju, jeszcze raz docisnąłem i nic to nie daje, wszystko odchodzi. Nie wiem jak inni to kleją, ale mi wszystko, o tutaj to samo, o, wszędzie się robi powietrze pod spodem i wszystko odchodzi. Tutaj to samo. Tutaj to będzie szafa, to mniejsza z tym. Nie będę tego poprawiał, ale tutaj, gdzie to odchodzi, poczekam, zostawię tak jak jest i później tylko dookoła tego wytnę dziurę tam, gdzie się nie przykleiło i wkleję taki placek. I sobota, roboty, czas koniec. Godzina 21. Za oknem już ciemnawo. Co dzisiaj zrobiłem? Niewiele. Wkurzyłem się niesamowicie na ten Alufox.
Wszystko mi poodchodziło, porobiły się pęcherze, wszystko odpadło. Znaczy odpaść nie odpadło, porobiły się pęcherze, pozajmowałem to wszystko, pozrywałem. Położyłem na nowo. No oprócz tego uchwytu, który trzyma drzwi, jestem zadowolony, bo pyk i zamknięte. Słabo trzyma, myślałem, że troszkę mocniej trzyma. I teraz no tyle zrobiłem tym Alufoxem, to wszystko poprawiłem. I okazało się, nie wiem dlaczego, bo widziałem na innych filmikach, że wszyscy kleją napisem na zewnątrz i się trzyma. A u mnie wszystko, co było napisem na zewnątrz, wszystko odpadło. Odwróciłem na drugą stronę, napisem do środka i wszystko się trzyma, bezproblemowo. No, zobaczymy jeszcze, jak będzie jutro. Także tył mam zrobiony, poszło mi tyle kleju, 4 litry około. Także trochę zużyłem, no ale tą całą ścianę zerwałem, kładłem wszystko od nowa. Dach jeszcze nie tknięty. W ogóle tutaj jeszcze nie poczyszczone, muszę to w ogóle odkręcić i to zrobię na pewno nie w tej pozycji, tylko muszę to zdjąć i na podłodze. Podłogę mam zdjętą, także to wszystko jutro jeszcze posprzątam. Posprzątam, położę podłogę i jutro będzie koniec, także nie skończę tego Alufoxa całego. Także na dzisiaj będę kończył, bo mam dość. Jestem skonany, także naprawdę, jeżeli chcecie się zabierać za coś takiego, to trzeba mieć cierpliwość. Ja jej niestety za dużo nie mam, ale pomału. A jak pomyślę o wykładzinie na ścianie, to mnie przeraża. Będzie pewnie jeszcze gorzej jak tym Alufoxem, no ale zobaczymy. Jak nie wyjdzie, kupię coś innego, inny klej i przykleję od nowa. Także ja na dzisiaj kończę. Widzimy się za sekundę w kolejnym dniu. I mamy kolejny dzień, 6 czerwca. Już dzisiaj posprzątałem w garażu wszystko to, co przez te 3 dni narozwalałem. Nic więcej już dzisiaj nie robię. Jest niedziela. Jest gdzieś koło 12. I mam dość. Powiem wam, że mi to wykończyło wszystko. Te kilka dni to, że ten Alufox odchodził, ale zobaczcie, jak teraz wygląda. Przykleiłem odwrotną stroną, tak jak mówiłem, i o dziwo wszystko się trzyma elegancko, bezproblemowo. Także mam jeszcze zdjętą podłogę, przygotowana reszta tego Alufoxa i następnym razem, jak przyjadę, to już pewnie będzie tylko sobota, niedziela, także niedużo. Obkleję całego Alufoxem i no nie wiem, tak myślę, że jeszcze potrzebuję około 6 dni, żeby zakończyć remont przyczepki, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to fajnie się mówi, to wszystko miałem zrobić w tydzień, trochę czasu minęło. Dobra, także na tym kończę ten odcinek, zapraszam na kolejny, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.